Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grygotik 2 Noc Kruka. Ja nazywam się Czechu i strasznie mnie brzuch boli, ała. I to idealnie, jak zacząłem dopiero kliknąć co nagrywa i dopiero teraz mnie tak zakłuło. Sorry, że tak mówię, ale ała. Jesteśmy, słuchajcie, przy zabójstwie smoków, czyli dokładnie tam, gdzie mniej więcej mieliśmy skończyć w poprzednim odcinku. Ja nie lubię tego, że mi się strasznie fokusuje na tych. Jesteśmy, o, żeś tutaj jesteśmy. Tutaj nam będzie ktoś pomagać, ekipa pomocowa. I tak, lajka możesz zostawić, komentarz oraz subskrypcję. Wpaść w linki w opisie, Instagram, Twitch, Twitter. I serdecznie Tyle na ten polecam. temat. Dwóch orków wojowników zabitych, przez resztę raczej się, znaczy raczej, no, po prostu przebiegłem koło nich. I mnie gonili. I teraz wiem, że jesteśmy przy tym właśnie, słuchajcie, Ciągle to potrafisz. przy smoku. Hej, ciągle to. Smok jest Tyle na. smokiem bagiennym. Hej, ciągle to potrafisz. Jesteśmy dokładnie tutaj. Ja nie wiem, czy to bagno nie było wcześniej. Może tego bagna faktycznie nie było i ono się jakby tu zrespiło. Ciężko mi powiedzieć, aż tak dobrze okolicy nie Nic tu nie znam. ma. Ale chociaż. Mogło tu nie być. Wydaje mi się, że tu był Diego. I że bagna tu nie było. Tu był Diego. No, słuchajcie, mogło tak być. Mogło się ta mapa trochę pozmieniać, faktycznie. Nie ma czego plądrować. A myślałem, że dzięki temu będę musiał kupić nową mapę. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Jednak mapa się tutaj zaktualizuje. Więc tylko patrzę, to zawsze jakiś goldzik jest. I tutaj możemy sobie porozmawiać z ekipą, ze składem. Zioła lecznicze też zawsze na propsie, bo one się przydadzą. I tyle, jakiś jest tu rod. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie ciasne? Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków, a my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Na kogo czekasz? Czekam aż Cifer przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. A. No, on się tutaj Chwila. ugrzązł. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. Teraz jest dobry Zamiast moment, żeby się ruszyć. smoka zabić, tak? Chodźmy więc. Dobra, wydaje mi się, że jest tu odpowiedni też moment na to, żeby zrobić. Łożysz, kurwa, żeby zrobić save'a. Ja nie wiem, czy wy smoka nie atakujecie. Bardzo bym wolał, żebyście nie. O, dobra. Kapłana tego Franka, kurczę, nie. My musimy oko i nosa założyć. O, coś kurde, blaszka. Ale się nie spodziewałem efektu. Wiemy. Chyba tutaj, wydaje mi się, tak? Kurczę. A chodźmy w lewo. Co jest w lewo? Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto, albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna bestia nie zaatakowała nas od tyłu, co Nie wolisz? marnujmy czasu. Ożyś kurwa, ty to kto? Jaszczur człek. Bardzo mi się nie podobasz.
Wyglądałem jak jeszcze gorsze, kurde te. Chodźcie tu, ekipa pomocowa. Na pomoc, kurwa. Ile tu jest czuro człowieków? Pierwszy raz to widzę, gówno. 350 expo za to? To musimy! Cofamy się. Kurde blaska. Dobra, oni sobie poradzą. Tylko najgorsze jest, że mam to oko i nosa już założone. I przez to nie mam benefitów z innych rzeczy. Ja bym się jeszcze cofnął, zobaczyć czy one twarde. Trochę spanikowałem, muszę przyznać, no. Panika weszła za mocno. To jest fakt. Ognisty korzeń. To chyba jest to na siłę, co mi daje. Jest strasznie dużo warte. O, EZX. Aha! Nie macie ze mną najmniejszych szans. O, żartowałem. Dobra. Ja zawsze mam wrażenie, że jestem za słabszy jak na etap, w którym jesteśmy aktualnie. O, ja dopiero tu miałem save'a. Niedobrze. Idziemy, idziemy. Oko i nosa mam założone? Chyba tak, to powinienem mieć. To nam daje manę, jak zjem tak dużo. Tak, ciemne grzyby chyba? Ty, gdzie moja mana? Halo? Nie many dostawać. Już nie wiem czy, w sumie nie wiem po co mi na mana, czy jest mi potrzebne. Może żeby rzucać lepsze spele, ale tak i tak nie idę w tą manę, więc w sumie mogę to sprzedać pewnie u tego ziomka za 7000. No ale już jest jak jest, panowie. Faktycznie, no tego miejsca tu nie było na pewno. I no nie było tu jaszczuro człowieków, które są tu z jakiegoś powodu. Więc faktycznie. Jaszczurzy miecz. Jaszczuro człowiek. Kurde, no sam bym sobie na pewno nie poradził. Dobrze, że tutaj wziąłem ekipę pomocową. Bo samemu to bez szans najmniejszych. Ile jest warty jaszczurzy miecz? 25 golda, no to... Czyli sprzedam to za 10, niecałe. To niedużo. Niczego tu dobra, nie dobra, chodźcie tu. Z wami sobie przynajmniej poradzę. I myk w krzepice. Węża błotnego? Chcę pokonywać, trochę to zajmie, zanim ja pokonam te węże błotne. Nie wiem, czy chcę. Zawsze to jakiś free exp jest. O tamten co robi, jakieś sztuczki. O, też trochę bije, widzę. Jakbym trafiał jeszcze. Nie, no dobra, z tym łuczkiem to elegancko jest. A ten wąs błotny coś tam daje expa, nie? O, tamtędy jest jakieś jaskinie, by się przydało wejść. Idziemy tam. Nie ma czego plądrować. Oj, nie wiem czy dwa to dobry pomysł, ale... W sensie one mają częstotliwość ataku, kurwa, raz na 7 lat, więc... Ale wybornie, że trafia z Bessie. Oj, miocio. Zresztą to 200-300 nawet. Ło, to nawet 500 jest. Czyli 500 to jak jest sprzedam to za 120, czyli to jest 120-150 golda za każdego pokonanego tutaj gagatka. Wagienny truteń. To jest chyba wejście do tamtego pomieszczenia, do tamtej jaskini, tylko od drugiej strony mi się wydaje. I od tej preferuję, bo te jaszczuro człowieki to ciężko. Nimi. Tak, to jest dokładnie to. No, ale wolę tędy, bo one ciężkie bardzo. Może z jednym jakby to zblokować, ale tak nie wiem, kurwa, czy jestem taki słaby. Nie wiem, co się dzieje. 17 poziom mam, to chyba miodzio, nie?
Czy ludzie tu mają 20 poziomy? Ciężko mi określić. Tak samo jak na przykład w Mad Maxie. Ja myślałem, że ja gigakoksem jestem, słuchajcie, w Mad Maxie. Tak sobie myślałem. A tu się okazało, że ja w Mad Maxie kompletnie nic nie robiłem. Że tu ludzie mieli poulepszane fury, chłopie. Wszystko elegancko. A ja byłem takim, kurde, gigabobem tego Mad Maxika. Więc tutaj też się zaraz może tak okazać. Dobra, no idę przecież. Kurcie, kurwa, gryzie, ty. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy. Ej, ty. Co te bu... Ten mat na buty jest. A to cheaper. A to coś kojarzy cheapera. Nie pamiętam skąd, ale cheaper jest kojarzony. O nie, ja wolę mieczyk. Kurwa, block the bullet. Myk. Dobra. Oj. To się nazywa sztuczki wizowe. Tyle, słuchajcie, się nagrałem w tego gotika, że już wiem wszystko, co tu trzeba robić w tej grze. Nic tu nie ma. Coś zbuguje. Ała, mój brzusio. Słyszę cię. Nie dam ci się zabić. Czemu on ma... A coś mi pomoże? Czemu ten smok ma ekipę jaszczuroczłeków? Hey, ciągle to potrafię. Ja mam nadzieję, że ja ze smokiem oficjalnie nie będę musiał walczyć, bo jeżeli będę musiał walczyć, to poostro. I mam nadzieję, że mi nie zwiną skarbu sprzed nosa. Chociaż dużo zrobili tutaj. A witam, witam. Ale mam miniaturę. Może jeszcze będę miał lepszą. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Aha. Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów, czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratyńców? Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Ale tam się świeci rzeczy. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Dobra. Czyli walka, nie podoba mi się to. Walka oznacza, że mam przejebane ogólnie.
No i umówmy się teraz. W skali od 1 do 10 jakie mam szanse? No ja bym strzelał w 1. Będę napierdalać potki. I zobaczymy. No nie sądzę, że nam się uda. Ale może kurwa tym. Łukiem będę strzelał chłopa. I się uda. Bije go coś tam? A bije! Nie, czy to on bije? Nie wiem kto bije. Ja biję, on bije. Ty, regen HP ma. Kurwa, ja nie biję go przecież, ja biję w tego. Ścianę biłem. Dawaj. No nie. Ja pierruper, dobra, mieczem. Mieczem w chłopa. Kurwa, ciężko. Na flanko, flanką. A nie da się na blisko podejść w ogóle chłopa, no. No to jak ja gamonga mieczem, no. Nie no, kurwa, spele. Chowaj mnie to. Ale kwaśno wyszło. Spele. Fastem trzeba coś. Gejzer. Lodowa strzała, ognista strzała, bryła lodu, nie, ognista strzała, chuj z ognistą strzałą, lodowa lanca. Jakieś takie rzeczy, grom. Dobra. Do zamku może nie, gejzer. Pyk, jeden gejzer. O, światło, zajebiście, lodowa strzała, myk. Myk. Tragedia jest, widzowy. Ech. Nie, do zamku. Lodowa strzała, lodowa... Nie mam już. Bryła lodu. Z mu nic nie robię. Bryła lodu. Nie mam już. Lodowa lanca. O, się w kurwa mat zrobił. Dobra widzowie, nie mamy szans w skrócie. Ile mu zadaje HP? O, nic. Dobra. Zmiana planów. A gdzie ja ma? Czemu? A, bo nie tu save'a zrobiłem. Tu tego. Dobra widzowie, zmiana planów. Od pleców bijemy frajera. Może w dwójkę mamy szansę. Może ty, chłop potrafi blokować to? Dawaj, dawaj, no leczy się skurwibąd, no. Chodź tu. No ju. Ty, mi się wydaje, że ja coś zepsułem, że ja coś powinienem kurwa inaczej zrobić. Jak pokonać tego bagiennego skurwysyna? Szybko, potka. Hape, 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 hape. Już prawie nie ma życia. O nie, jak bez... O, no to nie ma szans. Atak! A, śrub! Śubudu! Mogę to blokować? No nie mogę chyba, nie? No nie mogę. Dobra widzowie, poczekajcie, tu jest potrzebna taktyka. Dobra widzowie, mam pewien plan, tylko akurat ten nie wyszedł, bo mam teraz będzie mało HP będę miał, ale możemy spróbować, słuchajcie. Problem jest taki, że najbardziej się opłaca przywoływać różne rzeczy, natomiast problem jest taki, że no nie mam rzeczy do przywołania. Na pewno najbliższe 6000 to ja wracam kurwa do Korinis i kupuję tam wszystkie runy i wszystko. Może nie, bo nie będzie mi się chciało, bo stąd się nie można teleportować, ale na pewno będę kupię absolutnie wszystko związane z magią, co jest tylko możliwe, bo jest to kurde strasznie ciężkie. Bez. Słuchajcie, i mogę zamienić się w cieniostwora i wtedy oni będą strzelać do tego, a ja będę wszystko, słuchajcie, tankował, nie? Zobacz, on mi prawie nie zadaje HP, a po prostu będę przyjmował ciosy za tamtych chłopów.
jak dobrze pójdzie. I cieniostwór totalnie giga open. Widzicie? Miodzio jest totalnie zajebisty. A widzicie, miałem tylko i wyłącznie tyle HP, więc super. Serce błotnego smoka, niesamowite. Dobra, zajebiście, ty, naprawdę nie sądziłem, że to się uda, bo trochę, powiem wam szczerze, walczyłem, jest, no 10 minut mi to zajęło. Trochę tak, trochę zajęło. Wszystko w porządku. Co się z tobą dzieje? Te buty. I co teraz? Te... Cholera, nie żyje? Uspokój się, to już koniec. O rany, ale wdechy, koleś. Ale ani skarbu nie wyrzecie, ani nic? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. Założę się, że można na tym zarobić. Co ty gadasz w ogóle za głupoty? Dobra, skórza, ale jest tu miodzio od tych rzeczy. Super, przyda nam się na... A nie, nie mogę wszystkich praktycznie zbierać. Myślę, że tu wszystko jest do pozbierania. Chyba nie jest. Chyba nie jest, niestety. Ja tylko kilka skórzanych mieszków. Nie aż tak dużo, szczerze. Nie no, tylko kilka mieszków i to wszystko? Nie no, ze trzy mieszki? No to ile to jest? Ile? Na ile złotych banknocie jest mieszko? Trzy mieszki to ze 30 złotych tylko. Ale słaby żart. Ale dobra. Nie, no myślałem, że naprawdę wszystko można pozbierać, a tu kwaśno. No dobra, słuchajcie, było war, w sensie giga dobry spell na przemianę, słuchajcie, w cienia stwora. Nie sądziłem, że taki giga koks będzie ten spelek, ale na pewno musimy się udać teraz do zamku. Co do tego, to nie ma teraz w ogóle o czym gadać. Musimy się udać do zamku, na stole przede wszystkim alchemicznym, połączyć oko i nosa, chyba że możemy jeszcze zręczności zrobić, nie możemy. A w sumie prędkości też się przyda, bo ja tam często duże tego uważyłem miksturę. Zajebiście, to bym tam trochę zrobił ich. Dwa. Dobrze, na szczęście nauczyłem się, słuchajcie, nie sprzedawać, słuchajcie, rzeczy, które podniosłem, więc dzięki temu teraz mogę dużo mikstur robić. To jest zajebiste, nie? Normalnie spięcewalny jest totalnie miodzio. Żeby też nie zamulać na odcinku giga. Mamy 5 miksturek, tyle wystarczy. Ponownie naładuję oko i nosa pulsuje energią, to wszystko. Zużyłem pewnie na to serce. Ale i tak jest miodzio. Dobra, idziemy, słuchajcie, poinformować, że zabiłem smoka. Dostaniemy za to expa. Idę pokupywać runy, o ile oni tu będą mieli jakieś runy w ogóle, chociaż wątpię. Tutaj jednak... No niestety nie mam, nie przygotowałem się na smoki, nie sądziłem, że będzie walka potrzebna, myślałem, że wiecie, dzięki temu oku i nosa poradzimy sobie lepiej. O, kwaśno strasznie, bo jak tu miałem ekipę, nie, solo sobie nie poradzę, bez szans jestem. Dlatego trzeba tu pozakupywać. Mam wiadomości dotyczące smoków. Różne spelki. Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. No i miodzie. Który mamy poziom? 18. 36 punktów nauki to sporo, ale nikt tu nie jest w stanie mnie nauczyć, kurczę, zręczności. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Okej. Ty? Co? Ach. Zostaw mnie w spokoju. No dobra. Teraz by się te runy w ogóle poprzydawało, cokolwiek kurwa kupić. Jakiś jeden ma... Jeden ten mag by się przydał, jeden. There's only one mag. Nie mów, że o tym nie wiesz. Ale tu nie ma, tu nikt pewnie nie będzie handlował tym. To jest tak przerypane. Kwaśno strasznie. Ej, ty. Ja naprawdę potrzebuję rzeczy. No, ty masz broń, wszyscy macie kurwa broń. Ty, masz coś na sprzedaż? Nie masz. Może kowal nam coś swoją drogą wykuje. Fajnego, tylko ja nie wiem, gdzie jest ten kowal. O!
Ty? Nie, to nie byłeś ty. O, ale też masz jakieś towary. Poka, może ja ci coś sprzedałem. Może ja ci coś odsprzedałem. Widzę, coś masz. Poka, duży burza ognista. Błyskawica, lodowa strzała. No to są rzeczy mi niepotrzebne. Wbrew pozorom. Ochrona przed ogniem. No to chyba... Kurde, chyba przydatne wam powiem. Szczególnie, że walczymy na smoki. Kurde... A kupię. Wydaje mi się, że się przyda. Duże... No tutaj to są takie rzeczy, które ja nawet nie zdążę wykastować. To są fajne rzeczy, które jak ktoś ma mniej HP, jestem w stanie go one-shotować. To są fajne rzeczy. Ale w takim wypadku, w takiej sytuacji, w jakiej jestem ja... Ja potrzebuję czegoś prostego. Sorry widzowie, że ziewam. A dzisiaj nie wiem, kurwa. Nie wiem, czemu ziewam na tych odcinkach. Bo sobie zrobię kawę i zamiast wypić kawę, to siadam i nagrywam od razu. Wstanę, pierwsze co zrobię, wstaję, klikam, nagrywaj odcinek. Nagrywam te odcinki. To dobrze, bo... no dobrze, no tak trzeba. W sensie, to jest najlepszy moment ze wszystkich, na faktyczne... Ty, a tam co jest? Gdzie w tle coś jest? By się świeciło, jakiś portal. Nie, to jest tylko flaga. Niektórzy nie zdają sobie sprawy ze swoich grzechów. Ty... Nie, ty jakieś gówno masz. Dobrze sobie radzisz, elegancko jest, słuchaj Jan. Zabił. To ładnie. Ale już ci powiedziałem, że wolę robić broń. Jest jednak pewna. No dobra, sorry, że skibuję, bo myślałem, że on tylko powie. Nie interesuje mnie to. Gdybyś przyniósł mi trochę smoczej krwi, zapłaciłbym ci za nią niezłą sumkę. Mam. Tylko... No dobra. Mam dla ciebie trochę smoczej krwi. Świetnie. Sprzedaj mi wszystko, co masz. Dalej być nie może. Nie wiem, czy jest mi potrzebna do czegoś. Co konkretnie? No właśnie, już widzę, wszystko umiem, a co mogę od ciebie? Nie mam nic, co? Kurde, ja bym chciał tą zbroję jakiegoś totalnego szefa paladyna. Ty? No nic nie macie, kurde. Tylko miecze. No jak tu hedy największe, tylko miecze, byście kurcze machali. Spokojnie. Nie, ja bym zwinność bym się nauczył. Ajajaj, udar. Tą drogą, ciekawe imię. Musisz mieć przerąbane w szkole, jak masz na imię udar. Chcę się od ciebie... Dobra. No nie, ty masz tylko te kusze. Ty nie miałeś chyba imienia, co? Kurde. No nie wytrzymię zaraz. Dobra, idziemy się kinąć, żeby też nie marnować potek. Zawsze to potka 50 golda w kieszeni. Tu się mogę kimnąć? Nie, tu chyba nie mogłem. Tu mogłem. Całkowicie się z tobą zgadzam. No, ale i tak, no nie, potrzebuję runek. Zwoi. Runki to są takie, że masz na stałe, możesz używać. A zwoje to są takie, że użyjesz raz i ten zwój się jakby psuje. Więc run nie możemy konkretnie używać, bo jesteśmy po prostu za słabi. Za słabi magicznie. To zawsze najgorsze, jak się wasz na odcinku, bo to może być taką oznaką, że właśnie ty się nudzisz albo coś takiego. No w rzeczywistości jest tak, no, że to nie jest żadna oznaka, że się nudzę. Po prostu, kurwa, jest jak jest, no. Czasem się nie wyśpisz, czasem śpisz 4 godziny, czasem, kurwa, śpisz 11 godzin, jak ja. I ledwo co staniesz, klikasz, nagrywaj. No, poprzedni save sprzed 7 minut. Ale wybornie. O, jeszcze przed rozmową z tym. Ale miodzie, kurde. Superaśnie. Genialna sprawa. Nie musisz mi tego mówić. Ej, ty. Dobra, ale nie wiem, czy 29... No dzisiaj sobie zrobimy chyba, słuchajcie, taki 29-minutowy odcinek. Bo ja muszę się tam dostać.
do tego smoka. Chyba, bo jest jeszcze druga opcja, o której też się zastanawiam. Tylko, że dzisiaj tak mi jakoś się nie klei rozmowa, jakoś tak ten odcinek dzisiaj jakoś nie siada. Ale mógłbym teraz po prostu wyjść i słuchajcie, byśmy pobiegli do smoka. Ja bym sobie to zrobił na odcinku, dzięki temu nie musiałbym tego robić poza odcinkiem i dzięki temu też odcinek byłby dłuższy dla pasjonatów dłuższych tutaj odcinków. Ja, to ciężko jest trafić w guścik wszystkim. Ja osobiście wolę preferuję, a to różnie w sumie też, bo czasem preferuję, jeżeli faktycznie codziennie siadam na tą serię, no to jednak chcę, żeby ten odcinek trwał 50 minut, żeby to był taki porządny odcinek z serii, z jakiejś gry komputerowej i często właśnie jak oglądam, ja pierdolę, już myślałem. Dobra, no wszystkie potki chyba pójdą zaraz. I słuchajcie, i czasem właśnie wolę tego, tak usiąść. Nie! Bierze. Boże, kurde. Dobra, więc czasem wolę usiąść i 50 minut, a czasem lubię 10, bardzo taki zbity. Dobra, słuchajcie, ja muszę sobie poszukać, gdzie są te smoki. Więc widzimy się zaraz chyba? Chyba, że tu mam gdzieś zapisane? Mam gdzieś zapisane? O kurde, co to jest za smok? Ujopir, ruper, ale to zobaczycie później. Nie mam, więc zaraz znajdę. Albo słuchajcie, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiaj tutaj odcinek. Dlatego, że... no, zakończymy. Wczoraj był fajny, długi odcinek. Jutro też postaram się wrzucić jakiś dłuższy. A dzisiaj zakończymy, moi drodzy. Badajcie na Instagram, Twitch, Twitter. Mój drugi kanał vlogowy, obejrzyjcie sobie Rewinda, zostawcie lajka, komentarz, suba, dzwonek. Widzimy się jutro, moi drodzy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, miłego dnia oraz miłej nocy, pa pa.